Witam wszystkich słuchaczy Polskiej Akademii Zdrowia. Zostałem poproszony przez prezesa Marka Wawrzęciaka o udzielenie krótkiego tutaj właśnie krótkiej relacji z drugiego dnia pełnych zdrowia ekologicznych dożynek u Tadeusza i Agnieszki Rolnik. Witam Was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Dużo się dzieje od wczoraj, w końcu pogodę mamy. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka i mamy pogodę. I dziś chciałbym Państwu z racji tej, że to jest święto plonów, przedstawić mój łubin, który dostałem z banku genów. Wczoraj mieliśmy bardzo przeciekawy wykład pani Denizy Dostatny. To jest Brazylijka, która już ponad 20 lat przebywa w Polsce i zajmuje się starymi odmianami zbóż. Kochani, dlaczego łubin? Dlatego, że łubin biały, jak każdy łubin, wzbogaca glebę w azot. Ale to, o czym nie wiemy, to łubin jest bardzo... To wiemy o tym, że jest bardzo cennym rośliną, jeśli chodzi o zawartość białka, dochodzącą do 50% nawet. Natomiast w łubinie jest dużo alkaloidów. Niemniej jednak straszy się łubinem, że to są takie, że to roślina trująca i tak dalej. Ale co się dzieje, kochani, jak się łubin zakisi? Poddajemy fermentacji kwasu mlekowego. Robimy normalnie zalewę, tak jak dla ogórków. Dodajemy łyżkę śmietany. Ten przepis oczywiście jest od Henka Plaszyńskiego, który rok temu był gościem. Ale też Bołotow zauważył, że zauważył owada, który siada na liść, po czym roślina się zamyka, otwiera i nie ma owada. I zaczął to studiować. I odkrył, że w tej roślinie jest enzym chitynazy. Z chityny zbudowane są wszystkie skorupiaki. Borelioza, candida, inne grzyby, inne pasożyty. No więc doszedł do wniosku, że ten pancerz chitynowy, zbudowany jest właśnie z chityny, potrzebuje chitynazy, żeby ten pancerz rozpuścić. I mamy dokładnie coś takiego po zakiszeniu. Bierzemy ten łubin mniej więcej po 3 tygodniach, robimy z niego kotlety. Są przepyszne, lekko kwaskowate. Dodajemy cebulki, dodajemy soniny i robimy te kotlety z tego łubinu. Zjadamy sobie takie kotleciki, a ten płyn, łyżkę dziennie sobie spożywamy regularnie, prawda? I tym samym, mając ten enzym chitynazy, rozpuszczamy tą otoczkę, z której zbudowane są grzyby wszystkie i te pasożyty. Proszę bardzo, zrobię na tym chyba z 4 łyżki. Dla niektórych to trucizna. Pewna pani profesor powiedziała: pani tatku, łubin wprowadzili na listę alergenów. Ten alergen to jest tylko dla tych, którzy sprzedają leki, proszę kochani. To natura jest. To nie jest lek. To jest super żywność. Leki to są tylko i wyłącznie w aptekach. My rolnicy sprzedajemy super żywność. Dlatego nie używamy tego słowa, bo po prostu to nie jest nasze. To jest po prostu tych, którzy nas leczą. My nikogo nie leczymy. My po prostu dajemy propozycję uzdrawiania. My rolnicy, niczym Hipokrates, niech pokarm będzie waszym lekarstwem, a lekarstwo pokarmem. Wróćmy do przysięgi Hipokratesa. Lekarze, obudźcie się. Przypomnijcie sobie słowa przysięgi. Niech pokarm będzie waszym lekarstwem, a lekarstwo pokarmem. Kochani, zauważyłem, uprawiając glebę, że pasożyty i grzyby to są bardzo inteligentne byty, poddane w akwarium jednokomórkowce, lekkim działaniem prądu, bateryjki, najmniejszym natężeniu, zmieniają po prostu pozycję, czyli uciekają w inne miejsce, bezpieczne miejsce, czyli one boją się prądu, bo mają jakąś tam częstotliwość. Tutaj polecam książkę Huldy Clark, wszystko ma swoją indywidualną częstotliwość. No więc ja zacząłem to studiować, natrafiłem na świetną książkę Gennadija Małachowa, Życie bez pasożytów. A interesuję się tym, dlatego że mam rodzinę 5-osobową i często dzieci chorowały, no więc zacząłem szukać po nitce do kłębka. I ten Gennadij Małachow mówi: kuracja olejem rycynowym i koniakiem. Ja zacząłem to rozumieć, a potem ją wzbogaciłem. No więc robimy sobie tygodniową głodówkę warzywną na sokach, potem podchodzimy do działania. Najlepiej to zacząć w dół albo w pełnię i zaczynamy od mięsa. To może być dobry tatar. O 17 godzinie wieczorem zaczynamy, jemy tatara.
ale pamiętajcie, kochani, bo to są cenne, czas jest bardzo ważny i odległości czasowe. O godzinie 20 pijemy gotowane siemię lniane, dobrze posłodzone zwykłym cukrem, korporacyjnym nawet. Po czym o godzinie 24 wypijamy setkę koniaku ze słodką herbatą i mamy tam po prostu to, co jest, no to, co było wczoraj u nas na dożynkach. Muzyka, konserwy i koło gospodyń bez przerwy, czyli miłość, taniec i śpiew, kochani. Ja oczywiście paroduję, żartuję, czyli upijamy pasożyty, one się nie trzymają ściany i jelita innych narządów, bo wtedy, dlaczego to się nazywa przywra? Bo przywiera. Ale ona, i wtedy syndromem chłopa przysłowiowego po wypłacie, po prostu w radosny sposób o pierwszej godzinie podciągamy spłuczkę, wypijając olej rycynowy i maślankę. Kochani, wyobrażacie sobie, co się dzieje? Już chociaż są przypadki, gdzie nie ruszy, mówi, tłumaczy mi tak. Ja poszłam od razu na stronę, a mąż mówi, mnie nie ruszyło. To proszę sobie wyobrazić, jak ten człowiek ma leniwe jelita. Najczęściej tak to działa i wtedy mamy biegunkę. Jeśli wystąpi biegunka, bierzemy węgiel drzewny. Co 5 godzin, jak mówi dr Leśkowski, aż kupa będzie czarna i wtedy mamy co? Zaabsorbowane przy okazji wszystkie toksyny i pasażerowie na gapę, bye bye. 2 razy w tygodniu, we wszystkie weekendy w miesiącu, czyli 8 razy. Kurację powtarzamy, 8 razy. Kochani, to działa nawet dla najtrudniejszych przypadkach, dlatego że my chorujemy z 2 głównych przyczyn. Pasożyty i grzyby. Doktor Simoncini mówi, Candida albicans we wszystkich możliwych formach jest powodem nowotworu. No więc leczy sodą. I dalej można tą kurację przypomnieć. I są tutaj przypadki takie, gdzie ja polecam soda, to przy każdym nowotworze działa. Ale jeśli do sody dodamy melasę, a sodę rozpuścimy w gorącej wodzie, damy wodę utlenioną, ale trzeba ją sobie zrobić samemu. Dlatego, że woda utleniona apteczna jest konserwowana, stabilizowana difosforanami. No to zadajcie sobie pytanie, po co? Bierzemy sobie 30% perhydron, jedną kroplę, i 10 kropli wody zwykłej wody destylowanej i mamy wodę utlenioną. Dodajemy 5 kropel takiego roztworu, dodajemy łyżeczkę sody, dodajemy pół łyżeczki witaminy C, robimy askorbinian sodu, dodajemy tlen i dajemy melasę i mamy komórki zalkalizowane, pełne tlenu i za to dostał właśnie Otto Warburg Nagrodę Nobla. No więc wracamy do natury, to wszystko jest z natury i to nie są leki. Leki zapisują lekarze, sprzedają apteki. My czynimy swoją powinność, naśladujemy zwierzęta od lat, a mieszkam na Podkarpaciu, podpatrywając zwierzaków na Podkarpaciu, w Bóbrce odkryto naftę. A są takie miejsca, gdzie nafta wypływała w formie takich po prostu rozlewisk. Podlatywały ptaki, podchodziła zwierzyna leśna, dziki, kąpały się w tej, prawda, nafcie. No więc już wiadomo, dlaczego sprzedaje się naftę na włosy. Violetta Wilwas miała piękne włosy, ale zawsze miała naftę, tak? Ona pracowała z tymi psami, ona nie była chora, ona nie miała pasożytów, a wszystkie pasożyty są zwierzęce, tak? No więc kąpały się te zwierzaki w nafcie i też spożywano naftę, ale destylowano naftę i z cukrem. I to też właśnie taka kuracja, o której podają źródła, że właśnie Rockefeller dorobił się na nafcie, a wtedy jeszcze samochodów nie było. No i butelkę nafty sprzedawał bodajże za 37 dolarów, wtedy kiedy konia można było kupić za 10 dolarów. No więc wracamy do tych starych, sprawdzonych metod. Dużo ludzi jest takich, którzy już są praktycznie jedną nogą na drugim świecie i wtedy zaczynają robić to zwierzęta. Czyli my co robimy? Podglądamy przyrodę i zapraszamy jeszcze na ten dzisiejszy, drugi dzień pełnych zdrowia ekologicznych dożynek u Agnieszki i Tadeusza Rolników. Dziękuję Polskiej Akademii Zdrowia.